niespodzianki nie mogło być żadnej. W bramce numer 25 Diego Lopez, dalej 3 Pepe, 4 Ramos, 7 Ronaldo, 9 Benzema, 11 Bale, 12 Marcelo, 14 Alonso, 15 Carvajal, 19 Modric i 22 Di Maria. Dzisiejszy mecz kolejny raz w karierze poprowadzi pan Alberto Undiano Majenko. To jego 7 ligowy klasyk, a 9 klasyk, nie patrząc na to, w jakich rozgrywkach był toczony mecz Realu z Barceloną, czy Barcelony z Realem. I Barcelona w bramce numer 1 Victor Valdez, dalej 3 Piqué, 4 Fabregas, 6 Xavi, 8 Iniesta, 10 Messi, 11 Neymar, 14 Mascherano, 16 Sergio Busquets, 18 Jordi Alba i 22 Dani Alves. Zgodnie z przypuszczeniami ten mecz rozpoczyna się od minuty ciszy. Uczczony dzisiaj na stadionie Realu Madryt. To właśnie za jego rządów została uchwalona konstytucja Hiszpanii, która obowiązuje do dziś. Carlo Ancelotti nie owijał w bawełnę, mówi: nie chcę dodatkowych rozmów, nie chcę dodatkowych pytań. Oczywiście, że mam jedenastkę na mecz z Barceloną. Gerardo Martino postawił, ale o tym za chwilę, bo już Cristiano Ronaldo niepokoi Alvesa. Cristiano Ronaldo, ma miejsce Ronaldo! Mocno Real chciał rozpocząć ten mecz z Barceloną. Gerardo Martino stawia na tych ludzi, którzy mają przetrzymywać piłkę, mają budować posiadanie piłki. Xavi do środka, zgubił tam dwóch rywali. Xavi, dobrze teraz ustawiony środkowy obrońca Sergio Ramos. Real ma kontrę, Cristiano Ronaldo kontra Alves, kolejny pojedynek. Ronaldo po granicy pola karnego, Ronaldo zamarkował zagranie. Wstał już Alves, cały czas jeden na jednego. Cristiano Ronaldo, no i teraz Mascherano świetnie doszedł do prawego obrońcy, podwoił ten atak, to był czysty odbiór. Messi, uwaga, kontra Barcelony, Neymar, pole karne, za słaby ten strzał. To nie było wielkie wyzwanie dla Diego Lopeza. Wspaniały początek obu zespołów, atak z jednej na drugą stronę. Nie wyszedł mu ten mecz z Barceloną na Camp Nou. Teraz właśnie Bale w pole karne. Dani Alves, nie ma żadnej reakcji pana Undiano. Uspokaja Cristiano Ronaldo, arbiter tego meczu, i wyjaśnia ostatecznie całą sytuację. Gareth Bale od tamtej pory, od tego nieudanego meczu na Camp Nou, zdobył dla Realu 13 goli i zanotował 15 asyst. On coraz bardziej rośnie, można powiedzieć, w tej drużynie. Sergio Busquets, Jordi Alba, Iniesta. Bardzo ważna na pewno będzie dyspozycja Messiego tutaj w tym spotkaniu. On tutaj będzie indywidualnie starał się w jakiś sposób rozszarpać te szyki Realu Madryt. Messi, składna akcja Barcelony, Messi jeszcze szerzej do lewej, jest to gol! Gol! Iniesta, 7 minuta, ależ teraz rozklepali Real Madryt! Ależ początek spotkania. Drugie ostrzeżenie, od razu gol. Myślę, że to podziała lekko jak zimny prysznic dla piłkarzy Realu Madryt. Wyśmienity początek dla Barcelony, świetna piłka od Messiego. Pięknie Barcelona to rozegrała do prawej strony, a później złamała tę akcję do lewej. No i nie było po tej stronie wystarczająco dobrej reakcji graczy Carlo Ancelottiego. On powiedział, jak zwykle, musi być porządek, musi być dyscyplina. Pierwszy etap, pierwszy punkt, który pozwoli nam pokonać Barcelonę, to jest grać skutecznie z tyłu. No i to się Realowi nie udaje, jak widzimy, od 7 minuty na Bernabeu. Real przegrywa z Barceloną 0-1. Jeszcze raz powrót do tej sytuacji z udziałem Daniego Alvesa i Cristiano Ronaldo. Nie wydaje mi się, żeby tam była podstawa do podyktowania rzutu karnego. Oczywiście Dani Alves wie, co robić w takich sytuacjach, ale no pan Undiano też wie, jak te mecze wyglądają. I bardzo dobra decyzja sędziego, tutaj nie może być żadnej mowy o rzucie karnym.
Za dużo miejsca mają tutaj piłkarze Barcelony w środku pola. Teraz Barcelona zgubiła piłkę, wysoko, ale wysoko podchodzą. Będzie chciała ją szybko odzyskać. Gareth Bale. Gareth Bale pięknie rozpędził się środkiem pola. Bale zagrał za plecy Benzemy. Benzema zatrzymany. Benzema i Victor Valdés. Dla Victora Valdésa to najprawdopodobniej ostatni klasyk. No oczywiście wiemy, że jeszcze w Lidze Mistrzów może być różnie. W kolejnej rundzie na razie Barcelona zmierzy się tam w dwóch meczu z Atletico, a Real z Borussią Dortmund. Wszyscy Di Maria. Di Maria do końca. Benzema, ależ spudłował. Jak on nie trafił te piłki. Dostał tutaj akcję bramkową w prezencie od Angela Di Maria, Karim Benzema. No i ją po prostu zmarnował. Takie akcje mają szansę powodzenia. Tutaj to, co mówiliśmy wcześniej, Di Maria jest kluczem wręcz tutaj do tych akcji ofensywnych. No i fatalne pudło Karima, fatalnie. Można powiedzieć, że to też jego personalny mecz wręcz jest tutaj, aby przerwać tą fatalną pasę. Uwaga, Fabregas z głębi pola, Messi nie ma spalonego! Messi uderzy, ale robi to źle Leo Messi! Fatalnie w swoim stylu Pepe wychodzi, atakuje zawodnika, nie atakuje, niepotrzebnie zupełnie. Nie było spalonego, nie było absolutnie spalonego przy tym zagraniu Cesca Fabregasa. Zabrakło tutaj Pepe w tej linii i tutaj kompletnie obrona się lekko pogubiła. Jest coraz lepiej. Gareth Bale naprzeciwko Iniesta. Bale w poszukiwaniu Karima Benzemy. Była grana ta piłka. Bale piłkę zebrał. 30 metrów od pola karnego. Teraz wrzutka z lewej strony. Benzema! Karim Benzema! I gol na 1-1. Ta piłka poszła jeszcze chyba po rękach Valdésa. On nie może sobie wybaczyć, że jej nie zatrzymał, ale też ma pretensje do kolegów, że dopuścili do takiej sytuacji. Obrońcy dali się przeskoczyć. Karim się zrehabilitował, można powiedzieć, za tą super setkę na początku spotkania. Fantastyczne Mascherano. Dośrodkowanie. Mascherano tutaj nie miał żadnych szans w tym pojedynku główkowym z Benzemą. Dał się przeskoczyć. To są właśnie te problemy w grze obronnej. Braki warunków fizycznych są tutaj nadrabiane. Miał ją na ręce. Chciał efektownie obronić tą piłkę, ale niestety strzał był na tyle silny, że przełamał dłoń Valdésowi. Modric. Szybsza decyzja. Tutaj musi być luki. Jest już na boisku Di Maria. Marcelo. Di Maria ma sporo miejsca. Di Maria. Benzema! Karim Benzema! 2-1! Teraz trzeba zapytać, gdzie była defensywa Barcelony? Kto miał patrzenie na Di Marię i kto pilnował Benzemy, bo tam jeden z piłkarzy Barcelony źle to wszystko policzył, a sekuracji nie było żadnej. Wydaje mi się, że myśleli jeszcze piłkarze Barcelony, że Di Maria stoi na bocznej linii. Nie zauważyli, że on wszedł i był pod grą. Wspaniała decyzja, bardzo szybka decyzja Di Marii. Moim zdaniem troszkę pochopna okazała się tutaj decydująca i Karim świetnie. Tutaj Di Maria jest zupełnie sam. Nie doskoczył do piłki Mascherano. Mascherano po raz drugi. No i nie było też asekuracji. Piqué ładnych parę metrów od napastnika Realu. Ależ wykończył to Benzema. Jak taki, czasami używamy takiego określenia. No po prostu killer. Znakomita technika. Od początku pełen automatyzm. Przyjęcie piłki. I tu już wszystko było jasne. Proste podbicie do bramki było ile? 8 metrów. Materiał szkoleniowy dla młodych piłkarzy, jak trzeba wykańczać sytuację. Nie ma czasu na decyzję, nie ma czasu na to, żeby jeszcze dokładnie ją przyjąć, żeby ona upadła na ziemię. Szybka decyzja, 2-1. Ależ Real to odwraca dosłownie w kilka minut. Co na to Barcelona? Messi faulowany przez Ramosa. Dwóch zawodników w murze. Uwaga, rzut wolny, Messi trafia w Xabiego Alonso i Real szuka już kontry. Ronaldo, Di Maria, Di Maria dogonił piłkę i jest tutaj sam. Di Maria, Di Maria i Alves, Di Maria, Di Maria! Uwaga, Benzema! Nie ma gola!
Gerard Piqué, tylko on mógł tę piłkę zatrzymać. No to by było coś niezwykłego, gdyby w kilka minut Di Maria miał trzy asysty, a Benzema trzy gole. W ciągu pięciu dosłownie minut. A teraz jest jeszcze rzut wolny. Barcelona ma wielki problem. Barcelona, no gdyby była pięściarzem, to powiedziałbym, że słania się teraz na nogach w ringu i musi z tego kryzysu szybko wyjść, bo to może się bardzo źle skończyć. Z kolei Real, piękne nieporozumienie tutaj w obronie dwóch zawodników Barcelony. Niestety ani Alba, Karima, ani Sesk nie sięgnęli tutaj piłki, za to Piqué ustawiony. Wspaniała sekuracja Piqué. Bardzo inteligentnie w bramce. Można powiedzieć to, co mówiłeś, tą sentencję bokserską, że Real po ciosie, po takim lekkim nokaucie się wręcz obudził. Uwaga, Ronaldo w mur, Modric bardzo niecelnie. Messi do Xaviego, Iniesta. Oni mają właśnie robić tę grę, tworzyć tę grę ofensywną Barcelony. Messi wpadł na Ramosa, wciąż ma piłkę. Uwaga, Neymar! Jeszcze Messi! Messi! 42. minuta! Wydawało się, że w tej akcji już go nie ma. Co tam się stało pod bramką? Ależ jest tutaj, no to jest prawdziwa wojna. Pepe niepotrzebnie w swoim stylu znowu gdzieś tam. Ktoś mu skoczył na plecy, zareagował dosyć impulsywnie. Leo Messi, to wiemy na pewno, strzela gola na 2-2 w 42 minucie. On tę akcję nakręcał i on też zebrał piłkę, dlatego mówiłem, że wydawało się, że Messiego już w tej akcji nie ma, ale on bardzo często jest praktycznie wszędzie. Fantastyczny występ do tej pory Di Marii i to samo można powiedzieć o Messim, który jest kluczem dzisiaj ofensywnych zagrań swojego zespołu. Argentyna rządzi, tak? Argentyna po prostu tutaj pokazuje, jak może mundial wyglądać, po czyje dyktando będzie ten mundial prowadzony. Pan Undiano daje kartkę Seskowi, pokazuje też kartkę Pepe. O, Sesk! Sesk przebiegał obok Pepe, potrącił go. No i Pepe zareagował agresywnie. Od razu znalazł tego piłkarza Barcelony, który jego zdaniem odważył się to zrobić w ogóle. Zaraz to zobaczymy jeszcze raz. Proszę spojrzeć. A nie, tutaj jest kamera na Messiego. No i właśnie, no i skoczyli. Ale z łokcia tam Pepe został potrącony. Jeszcze głowy piłkarzy się zetknęły, no i można powiedzieć, nieszczęście było gotowe. Pepe, to już czas doliczony. Wspaniała intuicja tutaj Di Marii, który w ciemno czasami zagrywa te piłki do swoich zawodników. Bale do Carvajala, świetny blok Jordiego Alby. Carvajal, Benzema! Pięknie kontrował tę piłkę, ale nie do końca skutecznie, bo do bramki piłki nie posłał. Jeszcze jedna sytuacja, w której widać, jakie kłopoty ma Barcelona w tej powietrznej grze. To chciałem powiedzieć, że ten fragment gry pokazuje, jak duże problemy ma Barcelona przy bronieniu tych wysokich ich piłek, tych wrzutek. Te warunki fizyczne, oprócz Piqué i Sergio Busquetsa. A tu jeszcze raz gol Leo Messiego. No i proszę spojrzeć. A delikatnie go tam trącił. Można było to odpuścić, no. Ale Pepe nie jest człowiekiem, który odpuszcza w takich sytuacjach. Dobrze, że skończyło się, jak się skończyło. Obaj po żółtej kartce. Wspaniałe. Pierwsze 40 minut. Niespodziewane, można powiedzieć, ale takie mają być Grand Derby. 2-2. Kolejno Andres Iniesta w 7. Benzema w 20. i w 24. I w końcu Leo Messi w 42. minucie. To strzelcy goli, chociaż nie można zapominać o asystentach. Przy pierwszym golu Messiego, Iniesty oczywiście, to był Messi, przy dwóch golach Benzemy dwa razy zagrał do niego piłkę Angel Di Maria. Neymar zablokowany przy bocznej linii przez Marcelo. Neymar, który zagrał świetny mecz przeciwko Realowi na Camp Nou, to był gol, to była asysta, to był dobry czas Neymara. Gareth Bale naprzeciwko Jordi Alba. Bale bez kompromisu między dwóch. Bale! Benzema! Nie było spalonego!
Victor Valdez, piękna interwencja. Ronaldo do Di Maria. Di Maria szeroko do prawej, ale tam radzi sobie Sergio Busquets, jest jeszcze faulowany. Wydawało się, że Karim na pozycji spalonej. Spójrzmy na tę szarżę. No, tutaj mógł być spalony chyba. Tak mi się wydaje. Nie widziałem sędziego, jak był trzeba ustawiony, by było, ale to zatrzymać, zrobić stop klatkę i wtedy się przyjrzeć. Real znowu agresywnie. Blisko rywali. Marcelo. Piłka jest na boisku. I mają Real. Ramos. Modric. Czeka na ruch z prawej strony. Nie ma komu zagrać. Musi oddać piłkę Alonso. Xavi Alonso zaskoczony, ale chyba nie do końca. Przez Messiego. Ramos. Di Maria. Próbuje zatrzymać go Neymar. Di Maria do linii końcowej. Neymar od bramki. Victor Valdez bez faulu. W pierwszej fazie był faulowany Di Maria. No był tutaj spalony Benzema. Był delikatny, spalony. Asystent ustawiony całkiem nieźle. Ofensywnie nieźle, można powiedzieć, asystent sędziego ustawiony. Tak, jeśli chodzi o decyzję, to znaczy brak decyzji, to zbyt ofensywnie nawet. Na szczęście odbyło się bez konsekwencji żadnych. Di Maria. Benzema, Ronaldo. Absolutnie. Rzut karny dla Realu Madryt. Indywidualna akcja Cristiano Ronaldo. Dali zaskoczyć się obrońcy Barcelony. Nie protestują piłkarze Barcelony. No, niektórzy chyba próbowali. A Ramos po prostu wnioskuje jeszcze o kartkę. Dani Alves protestuje. No dlaczego? Dlaczego on? No bo to on tutaj zatrzymywał Cristiano Ronaldo. Zostawił delikatnie nogę. Cristiano wykorzystał to. Ale to był fał przed. Na linii. Linia należy do pola karnego, można powiedzieć. Spójrzmy. No dla mnie to jest fał przed polem karnym. Mógł rzeczywiście. Sędzia podyktował rzut karny. Wydaje mi się, że powinien być rzut wolny dla królewskich. Ale Ronaldo teraz o nic nie pyta. Ronaldo! 3-2! Jakże inny początek tego spotkania. Szybki gol Realu Madryt. Odwrotność tego, co mieliśmy w pierwszych 45 minutach. I odpowiedź Ronaldo na bramki Messiego. Jest odpowiedź Portugalczyka. Byliśmy ciekawi, czy taka będzie miała miejsce. Była indywidualna akcja. Był faulowany Ronaldo przez Alvesa. Zdaje się, że przed polem karnym. Nawet jestem pewien. Sędzia podyktował jedenastkę. Ronaldo tej jedenastki nie zmarnował. To jest jego 26. gol w lidze. 42. w tym sezonie. I 13. gol strzelony w Barcelonie. Jedyną osobą, która mogła zdecydować o tym rzucie karnym bądź nie, to był sędzia liniowy, który musiał być ustawiony na linii. Sędzia główny był troszkę ustawiony z tyłu, za plecami zawodników. Ciężko mu było tę sytuację dokładnie ocenić. Barcelona w tym meczu wygrywała, potem przegrywała, strzeliła gola na 2-2 i teraz znowu jest na debecie. Jak odpowie drużyna Gerardo Martino? Dani Alves. Był tam naciskany, zagrał tak trochę w ciemno. To nie była przygotowana piłka. Iniesta. Wraca Bale. Ale Iniesta robi słynne kółeczko i znowu wyprowadza rywala w pole. Dani Alves. Przy Xavim biega Bale. Piqué zagrywa do Jordiego Alby. Jest już Messi w środku. Messi, kapitalne zagranie! Neymar, rzut karny dla Barcelony! I jeszcze kartka czerwona dla Ramosa! Można zapytać, co teraz zrobił Sergio Ramos? Można było robić takiej rzeczy, jeśli już Neymar miał strzelić gola, no to byłby gol na 3-3. A tu może być gol na 3-3 i Real będzie grał bardzo długo. Fatalnie zachował się tu Marcelo. Ależ podanie. Pytanie, czy tu nie ma spalonego Neymara, ale ta kamera nie pozwala nam o tym rozstrzygnąć. Obaj na równi. Raczej spalonego nie było, ale tutaj Marcelo dał się po prostu zaskoczyć. W ciemno patrzał na piłkę, a tu trzeba kontrolować zawodnika, a później pole dopiero na samym końcu piłkę.
Nie ma szczęścia do meczów z Barceloną Sergio Ramos. Na Camp Nou złapał kartkę, czuł się niewyraźnie jako defensywny pomocnik. Groziła mu kartka czerwona, Ancelotti go zmienił, wpuścił i Jaramendiego. Dzisiaj też przedwcześnie Ramos opuszcza boisko, ale tutaj już nie można nikogo za niego wpuścić. Leo Messi miał rzut karny Cristiano Ronaldo i go nie zmarnował. Co zrobi teraz Leo Messi? To może być 19 gol w klasykach. Jego 20 gol w tym sezonie ligowym. Leo Messi, gol! 3-3! To jest 65 minuta. No i Real Madrid niestety będzie musiał grać o jednego mniej. To są te decyzje sędziego, które wywołują bardzo dużo kontrowersji. Czy ta podwójna kara ma jakiś sens? Skoro jedyną karą już jest karny. Ramos tutaj zahaczył Neymara. Neymar rozpędzony. Tak, rozpędzony. Niewiele mu trzeba było, żeby runąć. Już w polu karnym królewskich, a Messi olimpijski spokój w piłki Diego Lopez. No nie miał prawa tutaj chyba zatrzymać. Karim Benzema to jest człowiek, który też nie ma w tym momencie szczęścia, bo on płaci za to, co wydarzyło się przed chwilą w polu karnym jego drużyny. Szybka reakcja Ancelottiego na to, aby uporządkować szyki obronne, żeby dodać tego czwartego obrońcy, który wyleciał przed chwilą z boiska. Rafael Varane oczywiście będzie grał u boku Pepe. No i Real od tej 65 minuty w dziesiątkę przeciwko Barcelonie. No Real stanie przed bardzo trudnym zadaniem. Wiadomo, jak ciężko się gra przeciwko Barcelonie, grając 11 na 11, a teraz to zadanie będzie jeszcze trudniejsze. Żółta kartka dla Busquetsa za ten właśnie faul na Carvajalu. Dani Alves. I szukanie piłki. Cesc Fabregas, Xavi. No tutaj oczywiście w tej strefie piłkarze Ancelottiego też nie mogą faulować. Dani Alves! Słupek! Ależ bomba, jeszcze Pedro! Ale petarda Alvesa. To trwało ułamek sekundy. Że Lopez lekko musnął tą piłkę, trącąc ją na słupek. Nieprawdopodobne uderzenie Daniego Alvesa. No! Nie sięgnął Diego Lopez. Może wiatrem ją popchał. Mascherano. Że Barcelona, gdyby dzisiaj przegrała, to jest nie tylko 7 punktów straty, ale to jest jeszcze złapanie większego takiego doła psychicznego przed tą konfrontacją w Lidze Mistrzów z Atletico, przed finałem Copa del Rey z Realem Madryt. Przecież mają kolejny ważny mecz już o konkretną stawkę, bo to jest mecz ostateczny. Natomiast patrząc na Real, no to pamiętamy, że oni na Camp Nou przegrali. Przegrali w pierwszej rundzie sezonu z Atletico u siebie. W rewanżu z Atletico tylko zremisowali na Calderon. No i dzisiaj remisują. Uwaga, Iniesta w polu karnym. Zatem w tej wielkiej trójce, uwaga, rzut karny! Rzut karny po faulu na Inieście, dosłownie na kilka minut przed końcem tego meczu. Pan Undiano Majenko nie ma żadnych wątpliwości, był ustawiony bardzo blisko. Był bardzo blisko, widział doskonale. Troszkę taka pochodna decyzja, ale zaraz Carvajal, Iniesta. Piłkarze mieli, jakby można powiedzieć, pod kontrolą piłkę. Real Madrid miał pod kontrolą piłkę. Iniesta wchodzi między dwóch. Zostawia nogi. No to troszkę kontrowersyjna sytuacja. No to jest rzut karny. Bo to jest Carvajal z lewej, to jest jego kolega z drużyny z prawej. W tak trudnym momencie odważna decyzja sędziego. Niemiła dla kibiców Realu Madryt. No i to może skończyć się dla Realu nawet gorzej. Tak jak mówiliśmy. Ten rzut karny może sprawić, że emocje do końca dla Lidze będą niesamowite. Leo Messi może mieć dzisiaj 3 gole na koncie. Leo Messi, gol! Ależ pewnie w ogóle nie dał żadnych szans Diego Lopezowi. I pytanie, czy to jest
gol na wagę 3 punktów. Czy to jest ostatni gol w tym spotkaniu? Osiemdziesiąta czwarta minuta, hat-trick w tym momencie jest już faktem. Pewnie połowa ludzi zgodzi się z tym rzutem karnym, połowa ludzi będzie dyskutować. Xabi Alonso dostaje jeszcze kartkę właśnie za dyskusję. Jeszcze raz niezwykle pewne uderzenie piłki w wykonaniu Leo Messiego. Można powiedzieć, że sędzia zabił spotkanie tym rzutem karnym. 21 goli ma na koncie Leo Messi. No, można powiedzieć, że w tym roku jest maszyną do strzelania goli. Carvajal i Xabi Alonso zrobili tu pewien błąd. Może przede wszystkim Carvajal, bo on tak pozwolił rywalowi się odwrócić, pozwolił wejść między dwóch, no i potem już nie było tego panowania nad sobą. A tutaj kolejny gorący moment, żółta kartka dla Cristiano Ronaldo. Strzelił dzisiaj gola na 3-2, wyprowadził drużynę na prowadzenie w 55 minucie. Teraz jest i z nim, i z Realem znacznie gorzej. Za takie zachowanie Ronaldo ogląda żółtą kartkę. Ale patrzę na piłkę. Można powiedzieć, że wysokie tempo z obu stron. Stracił piłkę Bale, w każdym razie nie dograł jej dokładnie. Messi, Morata, oj, to był faul i to na żółtą kartkę złośliwy faul. Koniec meczu, pan Alberto Undiano Majenko kończy mecz na Bernabeu. To był niezwykły piłkarski wieczór, to naprawdę nawet w najśmielszych snach gdzieś nam się nie jawiło. Miałem nadzieję, że w takiej sytuacji, dla ciebie nie taki wynik, że w takiej sytuacji, w jakiej teraz znajdują się obie drużyny w tabeli Primera División, miałem nadzieję, że to będzie otwarty mecz, w którym jedni i drudzy będą szukać zwycięstwa, ale czegoś takiego, co właśnie się skończyło, nie spodziewałem się. Ja mówię, że nie taki wynik, liczyłem na bramkowy remis 1-1. 3-4. Fantastyczny rezultat dla kibiców, fantastyczne spotkanie. Troszkę gorzej dla Realu Madryt, ale takie są granderby, nieprzewidywalne i emocjonujące. Teraz tak, niedawno słychać było, że szatnia Realu Madryt bardzo cieszyła się z tego, że Barcelona wpadła na Atletico w Champions League w następnej rundzie. Myślę, że dzisiaj cieszą się, zresztą Marcin Rosłoń przed chwilą to podkreślił w SMS-ie, którego mi wysłał, że dzisiaj cieszy się Atletico, bo oni wygrali swój mecz, a tutaj Barcelona to wszystko wyrównuje na szczycie tabeli. Real i Atletico mają tyle samo punktów, a Barcelona traci tylko oczko. Tu jeszcze absolutnie wszystko jest możliwe. Dzisiaj 3 gole na Estadio Santiago Bernabeu strzelił Leo Messi.